Cześć. Dzisiaj stary dysk WD o pojemności 160 GB, który po podłączeniu zasilania stuka do głowicami. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że są to uszkodzone głowice. Ja bym sprawdził jeszcze elektronikę. W starych dyskach WD zdarzało się, że takie objawy były właśnie przy uszkodzeniu elektroniki. Dysk pracuje w ten sposób. Posłuchajmy. Słychać wyraźne stukanie głowic. Mam tutaj dokładnie taki sam dysk WD o pojemności 160 GB. Numer elektroniki jest taki sam. Wymienimy i sprawdzimy, czy dysk w ogóle będzie pracował. Ta elektronika pewnie i tak się już do niczego nie przyda. Dysk jest podpięty pod PC3000. Zobaczymy, jak zareaguje na nową elektronikę. Wydaje się działać. Nie ma pojemności, nie ma modelu, ale to jeszcze nic nie znaczy. Pozostało 283 sektory nieodczytane. Niestety to już jest uszkodzenie powierzchni i z tym już nic nie da się zrobić. Prawdopodobnie nawet nie dotyczy to żadnych ważnych informacji na dysku. Problem okazał się błahy. Wystarczyło znaleźć taką samą elektronikę, przenieść ROM i mieliśmy pełny dostęp do dysku. Pamiętajmy jednak, że bardzo wiele w takich przypadkach zależy od diagnozy. Można było zacząć od wymiany głowic, co prawdopodobnie i tak by nam nic nie dało, ale to tak jakby problem małej ilości światła w domu rozwiązywać przez wyburzenie domu z naprzeciwka, zamiast po prostu umyć okna. Cześć!